kuku. Cześć ziomeczki kochane. Kolejna część Q&A z Wojtasem Pietraszkiem. Jeśli wam się moja morda nie znudziła, to zapraszam do oglądania. Także dobra, jedziemy. Następne pytanko, jadę z laptopa. Dekonik TV. Miło by było, gdybyście zagrali w Mielcu, blisko Krakowa. Buźka, taki język wystawiony, ale... W Mielcu, tak, czy to blisko, no nie wiem, zależy od perspektywy pewnie i od upojenia alkoholowego, czy to jest blisko, czy daleko. Na piechotę pewnie po pijaku byłoby blisko, a autem to pewnie daleko. Ale generalnie, no, wszystko jest możliwe, wszystko możemy zrobić i możliwe, że kiedyś zagramy. Także spodziewaj się nas w Mielcu, a może przyleciemy helikopterkiem. Srututu. Dobra. Master Damian. Lepiej kupić używanego LTD MH50NT czy może nowego Washburna? Czy będzie jakaś różnica w brzmieniu? No, różnica na pewno będzie. Będzie na pewno różnica chociażby pod względem tego, że masz gitary dwóch różnych firm, a to jest już znaczna różnica. Ale tak naprawdę to bym musiał się poważnie przyjrzeć tym gitarom, które podesłałeś. Od razu przyznaję, że nie zrobiłem tego, zanim sprawdziłem to pytanie, więc musiałbym przejrzeć i ewentualnie wtedy ci odpiszę, jeśli ogarnę to. Więc się nie denerwuj. Aaron Onak. O, to znowu ty, kurde, cwaniaczku. Ty. Dobra, w Lubelskim to tam w co drugim domu pędzą. Aha, bo coś tam chodziło o to, jakaś odpowiedź odnośnie tam jakiegoś alkoholu i przyjazdu. Że jakbyś napisał, żeby przyjechali ze skrzynką wódki na... Ty, czekaj. Jakbyś napisał, żeby przyjechali, że skrzynka wódki na nich czeka, to by nie zastanawiali się, tylko przyjechali. No nie wiem, zależy. Zależy od kierowcy, bo zwykle kierowca nie pije, więc jeśli kierowca miałby jechać gdzieś w cholerę i jeszcze nie pić, to troszkę byłby niezadowolniony strasznie. Ale coś w tym jest, to takie przekupstwo też, tak, coś w tym jest, coś to rozumiem doskonale, tak. Bartłomiej Kądziela pisze odnośnie promocji zespołu, że Must Be The Music warto w TVN, nie ma czego szukać. Prawdę powiedziawszy, tu chodzi o generalnie o zamysł brania udziału w telewizji. Wszystko jedno, czy to jest TVN, czy to jest Trwam, czy to jest jakieś coś innego. Generalnie o promowanie się w ten sposób, więc to już nie ma co wyliczać, która stacja taka, która nie. Bartosz Kaszubowski. Jakim urządzeniem nagrywasz? Nagrywam urządzeniem gitarą. Ale zależy co. Czy filmuję, czy nagrywam gitarę. Jeśli o filmowanie chodzi, to zaraz zobaczę, co to jest. Panasonic SD1. A jeśli chodzi o nagrywanie gitary, to nagrywam przez... Cóż to za małpa jedna. Nagrywam przez, proszę ja was kochani, Line 6 Pod Studio. Zaraz wam pokażę, uwaga. Line 6 UX2. Nagrywam gitarę. Tutaj jest takie oprogramowanie Pod Farm 2. O, w ogóle tutaj też tak wygląda w ten sposób. O, wszystko widoczne. Pod Farm 2 jest dodawana do tego urządzenia, ale generalnie ja właściwie robię, że włączam wtyczkę Amplitube Metal i tam mam parę brzmień. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę bardziej mi się podobają przestery właśnie w tym Amplitubie. Aczkolwiek no, w Podfarmie też są różne takie efekty modulujące, więc właściwie używam i tego, i tego. Więc no, generalnie po prostu no, trzeba być wszechstronny, prawda? Nie zamykać się tylko do jednego urządzenia, do jednego sposobu nagrywania sprzęcicha. Dobra, dalej patrzę tu. Bartosz Kaszubowski. O nie, no drugie pytanie, o kurczę, ale to wyszło. Co sądzisz o zespole Volbeat? Powiem ci, że właśnie jak czytałem to twoje pytanie, to włączyłem zespół Volbeat i powiem ci, że naprawdę spodobało mi się. Tam co to napisane było, gangsterski zespół, czy coś takiego, gangsterska muzyka, tak to jakoś nazwane było. Ale generalnie naprawdę całkiem przyjemnie się tego słucha i widziałem, że tam były zamieszczone całe albumy, więc dzięki tobie właściwie poznałem coś nowego. Dziękuję, Bartoszku.
Dobra, co my tu mamy? O, tomigaming.pl. Czy zrobisz odcinek o nagrywaniu gitary? Bo w ogóle to nie wiem, jak najlepiej nagrywać kablem z wyjścia słuchawkowego do wyjścia mikrofonowego na komputerze, wejścia line in w komputerze, kablem USB z Fender Fuse czy mikrofonem przy wzmacniaczu. Opowiem ci, że właściwie tutaj te wszystkie te kombinacje, co tutaj wypisujesz, z wyjścia słuchawkowego do wyjścia mikrofonowego, no tak, wejścia line in. Kurczę, no powiem ci, że tej kombinacji naprawdę jest sporo, no generalnie najlepiej też, albo fajnie wychodzi, jeśli się miksuje i nagrywa dwie wersje, na przykład bezpośrednio mikrofonem do kolumny podpinamy, albo też właśnie do jakiegoś software'u i sobie to miksować. No generalnie mi się wydaje, że tu jak masz tutaj, piszesz USB Fender Fuse, czyli to jest ten program, prawda, montowany dodawany do Mustanga. Mi się wydaje, że to chyba byłaby najprostsza opcja. Jeśli masz tego Fendera, to po prostu go sru podłączasz do komputera bez kombinowania. No kombinowanie z kablem to teraz jakbyś miał, byś musiał mieć jeszcze jakiś mikser dodatkowy, po prostu żebyś to przepuszczał, albo jakąś kartę, żeby ten mikrofon podłączyć, albo coś takiego jak tutaj widzicie, jest wejście na mikrofony. Więc no bez problemu można byłoby przez to nagrywać. No ale to jest koszt dodatkowy, takie coś nówka to jest 800 zł, więc właściwie jeśli masz Fendera za 600, nówkę, no to właściwie kupowanie za 800 tego, albo nawet za 500 używanego, mi się wydaje, że się mija z celem. Ale sam odcinek myślę, że na pewno zrobię, jak najbardziej. Trzeba będzie coś też to poruszyć, tą kwestię taką bardziej software'ową i taką domowe studio, tak. Mądra sugestia. Ryzen Games. Kiedy robisz filmy, jak zagrać piosenkę, to możesz pokazywać ustawienie wzmacniacza. Aha, że gdy robię filmy. Ustawienia wzmacniacza. Tu powiem ci, że akurat w tym wypadku to jest kwestia troszeczkę taka może preferencji brzmieniowych, bo może to jest tak, żebyś chciał wiedzieć, jakie mam ustawienie wzmacniacza i być może myślisz, że ja ustawiam tak, jak jest w oryginale, na przykład załóżmy, nie wiem, Run to the Hills Iron Maiden, no i że ja ustawiam brzmienie takie, jak było w oryginale, mniej więcej. Ja właściwie ustawiam brzmienie takie, żeby mi się podobało, więc niekoniecznie to brzmienie, które ustawię i które pokażę wam w filmie, może wam przypaść do gustu. No ale mi się wydaje, że sam pomysł całkiem niezły byłby, ponieważ zwykle no to ustawienie staram się, żeby fajnie brzmiało, więc być może po prostu fajnie brzmi, więc warto pokazać wam, jak to nagrałem, nie? Paruwa Zagłady. O matko, fajny login. Parę słów o Alexi 600, proszę. Alexi 600. Ludzie, szczerze powiedziawszy, że ja zawsze też lubiłem i straszliwie lubię ten kształt właśnie RR, więc ta mi szczególnie przypadła do gustu. No to właściwie co tej Nectrobody, czyli właściwie zarąbista konstrukcja, w zasadzie jedna z tych najdroższych, można powiedzieć, chyba gitar, tak relatywnie patrząc na ceny, z taką konstrukcją. No co, korpus Olcha, gryf Klon, podstrunica Heba. No mi się wydaje, że kombinacja całkiem w porządku. Właściwie taka kombinacja jak w moim Flame, tym AXG7, z tym, że u mnie nie ma Hebanu, tylko jest palisander, z tego co wiem. Mostek Floyd Rose 1000. No pewnie już naprawdę musi być zacny w takiej cenie gitary. Zastanawiam się tylko nad tymi IMG HZ FH2. Być może w tej kombinacji będzie naprawdę fajnie brzmiało, więc jeśli masz tyle kasy, to jak najbardziej bierz. Tutaj akurat widzę łączenie korpusu z gryfem. Jest naprawdę rewelacyjne. Spróbuję wam pokazać, uwaga. Nie bójcie się. Ciekawie wizualnie to wygląda naprawdę, to połączenie, takie jakby wcięcie. No ale generalnie jak to co lubi, nie? Dobra, jedziemy z następnym. Dorman 1990. Cześć, mam Squier Bullet
Stratocaster HSS i mam pytanie od ostatniego czasu. Często padają mi struny. Tuż przy mostku najczęściej się rwie E basowa i D. Ty jesteś przekozak, że najgrubszą strunę zrywasz. Ty jesteś przedzik. Struny nie mają mniej niż miesiąc i padają jak muchy. Wcześniej grałem na Diadario, teraz na Ernie Ball. Uważam, że lepiej mi pasują Ernie Bole. Co robiłem? Regulowałem gryf, ustawienie mostka, czyli akcję strun. Teraz stroi, myślę, że idealnie, nawet na 12 progu. No problem leży tylko z tymi strunami. Jak się dorwę do gitary, to gram około 4 godzin. O, przekozak. Nieprzerwanie praktycznie, bo jakoś wtedy czas zapiernicza. No tak, zgadza się, ja tak samo mam. Jedno co to, łapska mi się strasznie podzą od dzieciństwa. To musisz mieć strasznie mokre, jak się od dzieciństwa już masz napocone. Czy pot tu też odgrywa rolę na owe struny? No generalnie powiem ci, że odnośnie tego strzelania strun, no to możliwe, że jest jakiś problem, zależy w którym miejscu one strzelają, pękają. Może to być problem po prostu albo gdzieś w mostku, albo gdzieś przy siodełku, jeśli to jest HSS. To jest vintage tremolo, z tego co wiem, jednostronny, prawda? Czyli nie ma blokady kluczy. Ale możliwe, że coś jest z mostkiem, no to trzeba byłoby zobaczyć, bliżej się temu przyjrzeć. Ja naprawdę teraz mi byłoby ciężko tak doradzić. Ale co do tego pocenia, no to faktycznie pot ma bardzo duży wpływ też choćby na komfort gry, bo niekoniecznie może na brzmienie, chociaż na brzmienie mi się wydaje, że też, jeśli tym bardziej po graniu na przykład nie czyścisz strun albo nie przecierasz szmatką, tak jak już mówiłem wiele razy, że szmatką sobie przejechać wzdłuż strun, prawda, i później jakimś preparatem, na przykład ten Dunlop 65, jeśli tego nie robisz, to ten pot faktycznie tam zostaje i wpływa na brzmienie, zostawia się też, czy zostaje też na postrunicy, jeśli powiedzmy przy zmianie strun nie czyścić postrunicy też takim jakimś specjalnym preparatem, bo zwykłą suchą szmatką to nie za bardzo daje efekt. Ja kiedyś uczyłem właśnie chłopaka, którego pot był tak mocny, tak wpływał na struny, że w gitarze akustycznej po 2-3 miesiącach po prostu struny były zardzewiałe, po prostu się nie dało tego dotknąć, więc to było naprawdę coś strasznego. W dotyku po prostu, to nie było w ogóle do grania. Możliwe, że też jeśli masz jakiś taki pod bardziej jakiś taki ostry, że tak można powiedzieć, bardziej reagujący z metalem, może przez to jakoś wpływa też na struny. Chociaż nie sądzę, te struny z owiką to i tak mają niklowaną owikę, więc właściwie rdzenia struny nie dotykałeś, prawda? Nie miało styczności z palcami, więc tutaj trzeba było naprawdę obczaić. Paweł Wójcik. Jeszcze jedno pytanie odnośnie blokady strun, którą posiadasz w jednej ze swoich gitar. Pewnie chodzi o tego Ibaneza Prestige'a. Po co to, jak się tego używa i czy można zamontować jako upgrade do gitary na przykład zwykłego Stratocastera? Hardcore. Te bajery, czyli blokada strun, no, służy generalnie do gitar, które mają zamontowany dwustronny mostek tremolo Floyd Rose i generalnie na czym polega zasada tej blokady? Chodzi o to, że jeśli na przykład robimy, zakładamy tu wajchę i robimy tak, że struny poluzowujemy, to jeśli by nie było tej blokady tu śmiesznej, to te struny zaczęłyby się delikatnie rozwijać na kołkach, jeśli byśmy za mocno zrobili tą wajchę w dół. I generalnie funkcja tej blokady jest taka, że po prostu ona odcina struny od tych tutaj newralgicznych miejsc, które mogłyby w jakiś sposób się rozstrajać. Czy to też przy pociąganiu wajchy w tą stronę, czy w tą stronę. I właściwie to jest główne zadanie takiej gitary, więc właściwie opcja jest fajna. Z tym, że problem byłby taki, że, no bo to, dobra, stroimy zawsze tym, nie? Kluczami normalnymi stroimy. Teraz jeśli mamy tą blokadę, to czym stroimy? No stroimy, tutaj widzicie, takie są dzyndzelki. 6 takich małych dzyndzelków, widać? To są te mikrostrojki, którymi dostrajamy już gitarę do idealnego stroju, jeśli mamy zablokowane z kolei te klucze. Więc jeśli ktoś by chciał sobie zamontować do jakiegoś zwykłego Stratocastera, rozumiem, że tutaj do Stratocastera, który nawet nie ma mostka
vintage tremolo, tylko po prostu ze stałym mostkiem. Można byłoby tak zrobić, ale mi się wydaje, że tak, po pierwsze, konstrukcyjnie byłoby chyba to raczej mało możliwe, ponieważ tutaj widać, że troszeczkę jest, widać dobrze, jest trochę szeroko. W normalnych gitarach takich ze stałym mostkiem to siodełko jest dużo węższe i jakby jest tam mniej miejsca na zamontowanie czegoś takiego, więc ewentualnie można byłoby jakoś upgrade'ować, jakoś tak spróbować rozkminiać, chociaż właściwie pomysł może niby dobry, no jeśli ci się gitara rozstraja podczas bendingu, ale właściwie ja mam na przykład na AXG7, tą siódemkę, mam ze stałym mostkiem, bez blokady strun, bez tej blokady i naprawdę nie mogę powiedzieć, że mi się super rozstrajają podczas bendingu, no chyba, że faktycznie jakoś mocno pociągnę, ale generalnie to mi się troszeczkę rozstraja struna B, ale pewnie nie ma struny B najgrubszej. Więc no nie wiem, możesz eksperymentować, jeśli ci nie szkoda, powiedzmy, ewentualnie gitary zeszpecić, ale ja bym raczej odradzał chyba. To nie jest chyba aż na tyle potrzebne, żeby to montować. Tam dużo osób już, nie jesteś pierwszym, który tak sugeruje się, zastanawia, żeby coś takiego zrobić. No ale według mnie gra chyba nie warta świeczki, chyba że po prostu masz taki kaprys, to możesz zrobić, no w końcu twoja gitara. Zepsuć się może nie zepsuje, a może uzyskasz fajne rzeczy, no kto nie testuje, ten nie jedzie, prawda? Zapraszam cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki!